Witam z powrotem. A więc na czym skończyliśmy? Ustaliliśmy, że mamy ten kąt i zastanawialiśmy się, czy możemy ustalić, czy któryś z tych kątów jest jemu równy. Wiemy, że na przemian ległe kąty wewnętrzne to jest poprzeczna, to jest prosta poprzeczna, a to są proste równoległe. Więc na przemian ległe kąty wewnętrzne, a więc to jest wnętrze, a to jest na przemian ległe wnętrze, zatem wiemy, że te kąty są równe. Nie będę jeszcze tego zaznaczał, ponieważ czasami, gdy zapomnicie o naprzemianległych kątach wewnętrznych, możecie pamiętać o kątach odpowiadających, które są sobie równe. A więc możecie powiedzieć, że ten kąt jest równy temu kątowi i wtedy ponownie możecie użyć kątów przeciwległych, żeby znów powrócić do naprzemianległych kątów wewnętrznych. Pokażę Wam to. Najlepsze w matematyce dla osób, które mają problemy z zapamiętywaniem, jest to, że tak naprawdę wystarczy zapamiętać kilka rzeczy, a cała reszta już w zasadzie sama z nich wynika. W każdym razie ustaliliśmy już, że ten kąt jest równy temu kątowi, ponieważ są to naprzemianległe kąty wewnętrzne, a to jest odpowiadający bok. No i w końcu... A co z tym kątem? Zaznaczę go potrójnie. Raz, dwa, trzy. Któremu z kątów w tym trójkącie równa się ten kąt? Z tego samego powodu naprzemianległe kąty wewnętrzne dwóch prostych równoległych. I pamiętajcie, możemy tak powiedzieć tylko dlatego, że na samym początku powiedziałem Wam, że są to proste równoległe. W innym razie nie moglibyście tego założyć. Ale skoro to są naprzemianległe kąty wewnętrzne, to wiemy, że to jest ten sam kąt. Zatem pokazaliśmy, że są to trójkąty podobne. Nie musiałem sprawdzać wszystkich trzech kątów. Mogłem tylko sprawdzić dwa kąty i też mielibyście pewność, że są to trójkąty podobne, albowiem jeżeli dwa kąty są równe, to trzeci też jest równy. Zobaczmy, czy możemy wykorzystać te informacje, by ustalić nasze stosunki. Zobaczmy. Pokolorujmy boki tak samo jak kąty, żebyśmy się nie pomylili. Zatem to jest pomarańczowy bok. Ten bok jest niebieski. Ten bok jest czerwony. W porządku. Zatem wszystko jest zaznaczone kolorami. To może być troszkę mylące, ale też bardzo przydatne, gdyż jak widzimy, te trójkąty są odwrócone. Zobaczmy, co możemy zrobić. Musimy obliczyć ten pomarańczowy bok. A więc ten pomarańczowy bok, nazwijmy go x. X równa się znakowi zapytania. Ten pomarańczowy bok odpowiada temu bokowi tutaj. Leży naprzeciwko tego kąta, który jest równy temu kątowi, zatem leżą naprzeciwko równych kątów. A więc na tej podstawie wiemy, że sobie odpowiadają. Możemy więc powiedzieć, że x szóstych równa się... Jakie inne boki znamy? Znamy ten bok tutaj, bok o długości 4. Zaznaczę to tym kolorem. Wiemy, że ten bok ma długość 4. Jako że wstawiliśmy x w liczniku po lewej stronie, a 4 jest w tym samym trójkącie co x, który próbujemy obliczyć, musimy wstawić 4 w liczniku po prawej stronie równania. 4 przez co? Który bok odpowiada 4? Co leży naprzeciwko tego kąta? Ten kąt, zgadza się? Zatem bokiem odpowiadającym temu bokowi jest ten bok, 5. I teraz możemy rozwiązać zadanie. X równa się, mnożymy obie strony przez 6 i otrzymujemy 24 piąte. X równa się 24 piąte. Nieźle. Możemy przejść dalej. Możemy nawet obliczyć, ile ma ten bok. Ten fioletowy bok. Nazwijmy go, nie wiem, Y. Niezbyt kreatywnie. Y odpowiada temu kątowi, a więc Y odpowiada temu bokowi o długości 8. Czyli możemy zapisać Y ósmych równa się... Och, możemy to zrobić na kilka innych sposobów. Możemy powiedzieć 4 piąte lub moglibyśmy... Zróbmy 4 piąte, bo moglibyśmy zrobić 24 piąte przez 6, a to trochę zagmatwane. A więc 4 piąte. Mnożymy obie strony przez 8 i otrzymujemy y równa się... 8 razy 4 jest 32 piąte. Równa się 32 piąte. Zrobiłem ten przykład, ponieważ chcę Wam pokazać, że nie wystarczy po prostu rzucić okiem. Dobrze, czasami można tak zrobić, jeśli ma się wprawę, ale nie zawsze. Ale nie zawsze jest oczywiste, które boki sobie odpowiadają. Może być kuszące, żeby powiedzieć, że na przykład ten bok odpowiada temu, albo że ten bok odpowiada temu, ale trzeba naprawdę zwracać uwagę, jakim kątom odpowiadają jakie boki.
Zatem bok, który odpowiada określonemu kątowi i ten sam kąt w drugim trójkącie, bok, który leży naprzeciwko tego kąta, jest bokiem odpowiadającym. Użyłem tu wielu słów, ale mam nadzieję, że wyczuliście, o co w tym wszystkim chodzi. Zróbmy kolejne zadanie. Najpierw weźmy trójkąty i udowodnijmy, że są do siebie podobne. Powiedzmy, lubię te proste równoległe, więc znowu je wykorzystamy. Tym razem narysuję tę prostą. O tak. Na początku powiedziałem, że te proste są równoległe. Zaznaczę je. Proste równoległe. Chcemy udowodnić, że ten trójkąt tutaj jest podobny do większego trójkąta. Podobny do tego trójkąta. To ciekawe, bo te trójkąty częściowo się pokrywają. Po pierwsze, czy znamy jakieś kąty tych trójkątów, które są sobie równe? Oczywiście mają wspólny ten kąt. W zasadzie to oba trójkąty mają jeden wspólny kąt. Oba trójkąty nakładają się właśnie w tym punkcie. Do czego jeszcze możemy dojść? Zobaczmy. Ten kąt tutaj. Jaki inny kąt jest równy temu? Możemy tu użyć naszych zasad i twierdzeń na temat prostych równoległych i poprzecznych oraz kątów, żeby dojść do tego, ale czemu odpowiada ten kąt? Odpowiada temu kątowi. To jest jego odpowiednik. I jest tak, ponieważ te proste są równoległe. Zatem te dwa kąty są równe. I na koniec, muszę wziąć odpowiedni kolor, ten kąt, zaznaczę go potrójnie, podobnie jak wcześniej, kąt, który mu odpowiada, to ten kąt tutaj. Więc wiemy już, że wszystkie trzy kąty w tych trójkątach są identyczne, zatem są to trójkąty podobne. Gdybyśmy wiedzieli, że... Powiedzmy, że ten bok tutaj... Zadam wam dość podchwytliwe pytanie. Stąd dotąd mamy 5, a stąd dotąd mamy 7. Stąd dotąd jest, powiedzmy, nie wiem. Stąd dotąd mamy 12. I stąd dotąd mamy, no nie wiem, powiedzmy 9. Nie, powiedzmy, że jest 6. I chcę obliczyć tę odległość. Jak to zrobić? Całość stała się bardziej zagmatwana przez te dodatkowe linie. Cóż, wiemy, że to są dwa trójkąty podobne, a więc możemy wykorzystać te informacje w naszych stosunkach. Więc jeśli uznamy, że to równa się x, to co wiemy? Wiemy, że cały ten bok odpowiada któremu bokowi w tym mniejszym trójkącie? Odpowiada temu bokowi, tak? Odpowiada, zaznaczę to właściwym kolorem, pomarańczowym. Ten pomarańczowy odpowiada temu, podczas gdy ten pomarańczowy odpowiada całemu bokowi, odpowiada całej tej linii. Jeśli weźmiemy ten duży trójkąt, bok dużego trójkąta to nie tylko x, ponieważ to nie jest cały bok trójkąta. Cały bok to x plus 5. To cały ten bok, tak? Przez x plus 5, przez odpowiadający mu bok w małym trójkącie, a odpowiadający mu bok w małym trójkącie to ten, a więc przez 5 równa się, możemy powiedzieć 12. 12, ponieważ to odpowiada temu kątowi w dużym trójkącie. Równa się 12 przez co? Przez 6 w tym mniejszym trójkącie. Przez 6. Możemy to skrócić do 2. Otrzymujemy x plus 5 równa się 10. X równa się 5. I mamy x równa się 5. I to tyle na chwilę obecną. Mam nadzieję, że pomogłem wam choć trochę lepiej zrozumieć trójkąty podobne. Do zobaczenia wkrótce.